Witamy Państwa serdecznie, z tej strony Jan Kotowski oraz Kamil Jaras. Witamy Państwa w cotygodniowych bitwach admirałów. W dniu dzisiejszym będziemy oczywiście omawiali standardowo nasze kalendarium na nadchodzący tydzień. Pokażemy także, jak posługiwać się kalendarzem na naszej stronie internetowej. To zostawimy Kamilowi. Potem ja co nieco wspomnę o konflikcie i rozwijających się negocjacjach pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowo omówimy oczywiście wykresy, czyli to, na co wszyscy czekają, a więc nasza bitwa. I tutaj będziemy się skupiali oczywiście na rynku złota, powiemy też troszeczkę o ropie i o pozostałych, parach, które przygotowaliśmy dla Państwa, ale to już niespodzianka dla tych, którzy z nami pozostaną w dalszej części programu. Dobrze, no to zacznijmy może właśnie od kalendarium. Poniedziałek nie jest jakimś specjalnie tutaj obfitym dniem, jeśli chodzi o publikacje. Właściwie tak szczerze powiedziawszy, to interesuje nas tylko australijski PMI dla usług, który pojawi się wieczorem polskiego czasu. Natomiast ciekawe już będzie we wtorek, ponieważ po pierwsze pojawią się właśnie wskaźniki PMI dla usług, też dla głównych gospodarek światowych. Dla Polski niestety nie jest liczony oficjalnie, więc tutaj tylko mamy w tym wypadku przemysłowy, który już znamy z ubiegłego tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o właśnie o te dane wtorkowe, to jak wspomniałem, te wskaźniki PMI. Chiński pojawi się o 2.45. Przed południem jeszcze poznamy francuski i niemiecki dla strefy euro. Oczywiście te wskaźniki to są już wartości oficjalne. Mieliśmy przed prawie dwoma tygodniami możliwość poznania wstępnych wartości, więc tutaj już raczej będzie rynek się dostosowywał do tego, co już zna. W związku z tym myślę, że tutaj te wartości tych wskaźników raczej dużo nie namieszają z punktu widzenia ewentualnych zmian na rynku. Jeśli chodzi o wtorek, warto też wspomnieć, że rozpocznie się zjazd Komunistycznej Partii Chin i tutaj myślę, że parę zdań będzie miał Janek do powiedzenia na ten temat w dalszej części. Jeśli chodzi o, wracając do wtorku, szwajcarska inflacja o 8.30 też nas interesuje i w strefie euro 11 dane o sprzedaży detalicznej. Dzień zakończymy, jeśli chodzi o sesję europejską, zakończymy danymi z USA, szczególnie tutaj ISM dla usług jest ciekawą publikacją. Tutaj zaznaczona jest na naszym kalendarzu trzema czerwonymi kropkami, bo to jest publikacja, która jest istotna. No i tutaj rzeczywiście uczestnicy rynku będą prawdopodobnie szczególnie na te dane zwracać uwagę. Poza tym o 16 też pojawią się dane o obrotach na rynku pierwotnym amerykańskich nieruchomości. Też tutaj ten rynek nieruchomości jest szczególnie śledzony. Przejdźmy może do środy. Na polskim rynku wydarzenie chyba główne to posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i potem towarzyszący jej komunikat. O ile samo wydarzenie w kalendarzu oczywiście jest istotnym elementem, tak myślę, że z punktu widzenia rynkowych zmian to raczej tutaj wielkiego wpływu na rynki i na wyceny nie będzie miało. Raczej można oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem obecny skład potwierdzi swoją ścieżkę utrzymywania możliwie niskich stóp procentowych i raczej tutaj żadnych niespodzianek się nie należy spodziewać. Nie zakładamy, żeby tutaj coś nagle wynikło. Prezes Glapiński tak miał czas nas zaskoczyć jakimś dziwnym stwierdzeniem. Nie, u nas raczej stabilnie. Tak, zdecydowanie. I też oczekiwania są takie, że w najbliższym czasie raczej tutaj nic się nie zmieni. Jeśli chodzi o pozostałe kraje, to tutaj dane z Australii o PKB o 1.30 naszego czasu. Natomiast w późniejszych godzinach o 14.15 mamy raport ADP, czyli szacunek zmiany liczby etatów w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych. I to już jest taki przyczynek, czy taki wstęp do piątkowych danych o stanie rynku pracy. Więc tutaj te dane teoretycznie miałyby nam coś sugerować. Zazwyczaj te rzeczywiście tendencje przy tej publikacji się tam pokrywają z piątkowym raportem. Jeśli chodzi o dane ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze tego dnia mamy dosyć istotną publikację, czyli deficyt bilansu handlowego. Tak jest.
I tutaj myślę, że Janek parę słów może powiedzieć. Tak, no generalnie jeżeli chodzi o bilans handlowy Stanów Zjednoczonych, jeżeli weźmiemy pod uwagę bilans towarów, nie tylko, znaczy z pominięciem usług, no to zauważymy, że Chiny troszeczkę tutaj zaczęły grać kartę na, że tak powiem, wewnętrzną politykę Stanów Zjednoczonych, dlatego że w swojej kampanii wyborczej Donald Trump obiecywał, że ten bilans pomiędzy importem a eksportem Stanów Zjednoczonych ulegnie zdecydowanej poprawie podczas jego kandydatury. No i faktycznie można zauważyć, że jeżeli będziemy analizowali sytuację z zeszłego tygodnia, tweet Donalda Trumpa z niedzieli, kilkanaście minut przed otwarciem rynków futures, odnośnie tego, że negocjacje z Chinami postępują, mają się świetnie i w związku z tym Donald Trump planuje przełożyć termin nałożenia na rynki dodatkowych ceł, windował nam S&P o kilkadziesiąt punktów w górę, natomiast niestety powyżej poziomu 2800 ten optymizm znowu troszeczkę opadł, no i tutaj ta strefa podażowa zepchnęła nam z powrotem indeksy w dół. Niemniej jednak, wracając do tego, co robią Chińczycy, Trump obiecał, że ten bilans ulegnie poprawie i Chińczycy tutaj rozgrywają tak, żeby pokazać, że ok, będziemy importowali więcej towarów ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj mówi się szczególnie o tym, że chcą oni importować więcej zbóż, więcej towarów energetycznych, więcej towarów motoryzacyjnych, oczywiście z tych głównych segmentów rynku. No i tutaj dopasowywane są kolejne ugody, dopasowywane są kolejne umowy dotyczące kontraktu pomiędzy różnorodnymi firmami zarówno z Chin, jak i z USA. I przykładem może być tutaj kontrakt, który jest dyskutowany pomiędzy amerykańską firmą Cheniere, jak i chińską firmą China Petroleum and Chemical Corp., która to ma w zamiarze zakupić gazu ziemnego za 18 miliardów dolarów, no więc ogromną sumę. Natomiast to jest ciekawe w tym kontrakcie, jest to prognozowane dopiero na rok 2024. Dodatkowo również to bank chiński ma wyłożyć na stół kolejne 3 miliardy dolarów po to, żeby zbudować zakłady mogące pomieścić ten cały gaz importowany ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta umowa handlowa jest cały czas szyta, jest cały czas uzgadniana. W międzyczasie mieliśmy szczyt w Wietnamie, gdzie prezydent Trump spotkał się z przywódcą koreańskim Kim Jong-unem. Niestety ten szczyt nie powiódł się Donaldowi Trumpowi, negocjacje spaliły na panewce. No i tutaj jest pewna obawa dotycząca kolejnego spotkania pomiędzy Trumpem a Xi Jinpingiem, czyli prezydentem Chin, które ma się odbyć pod koniec marca, dotyczące tego, że Trump będzie bardzo mocno zdeterminowany, żeby pokazać w swoim kraju przede wszystkim, że jest silnym, dobrym negocjatorem i potrafi te negocjacje wygrać, w związku z tym będzie postępować w bardzo taki twardy sposób. Dealmaker, tak zwany dealmaker. I tutaj a propos tego dealmakingu, ekspert z amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorstw, pan Derek Scissors, mówi, że te całe negocjacje, mówi, że jak to też powtarza Max Kolonko, this is a fraud, this is a fraud. Czyli on mówi, że to wszystko to jest oszustwo, że to wszystko, że ten cały proces jest ustawiany. Natomiast być może jest to bardzo radykalna wypowiedź, ale potwierdza ją również były doradca Trumpa, pan Steve Bannon, który mówi, że również nakłaniał swojego szefa, czyli prezydenta Trumpa do tego, żeby zwiększać cła na chińskie produkty, żeby się tutaj nie oglądać, nawet jeżeli miałoby być to kosztem przeciągniętej niepewności na rynkach. Także te negocjacje trwają w dosyć interesujący sposób, ale jak widzimy, mimo wysiłkom amerykańskim, to jednak ich bilans pomiędzy importem a eksportem wcale się nie poprawia, wręcz osiąga on absolutne historyczne minima i w tym momencie
jest najgorszym bilansem wszechczasów. Także zobaczymy, jak się rozwinie ta sytuacja. Oczywiście trzeba również pamiętać o tym, że negocjacje chińsko-amerykańskie nie dotyczą jedynie ceł. Tutaj mówi się także przede wszystkim o własności intelektualnych, o własności intelektualnej, o prawach do przywłaszczenia tej własności intelektualnej oraz o ochronie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Także mamy tutaj bardzo skomplikowany problem, można powiedzieć wielowarstwowy, gdzie głównie to cyberbezpieczeństwo jest tak naprawdę clue tego całego problemu, o którym szeroko w mediach się nie mówi, bo rynki no i programy takie jak nasz siłą rzeczy są skupione na tym, żeby analizować to, co będzie miało bezpośredni wpływ na ceny. Tymczasem zdaje się, że bezpośredni wpływ na ceny ma jedynie Twitter Donalda Trumpa. Tak swoją drogą oczywiście zapraszamy również na nasze prywatne Twittery, czyli mój i Kamila. Przejdźmy może dalej do kalendarza. Nie chcielibyśmy tutaj zanudzać Państwa negocjacjami, zwłaszcza, że one wciąż trwają i tak naprawdę najbardziej ekscytujące momenty może przynieść nam dopiero przyszłość. Tak, jeśli chodzi o kalendarz, to tutaj jeszcze jesteśmy, przypominam, na środzie i o 16 zaplanowane są dane o zamówieniach w przemyśle amerykańskim, ale też decyzje w sprawie 100% podejmie Bank Kanady. No tutaj oczywiście żadnych niespodzianek też nie powinno być, stopy powinny pozostać na tym samym poziomie. O 20 polskiego czasu pojawi się Beżowa Księga, czyli raport Fedu o stanie amerykańskiej gospodarki, zbierający dane z poszczególnych banków regionalnych. I to też jest publikacja, która może bezpośrednio, momentalnie nie wpływa na same wyceny, natomiast ma potem wpływ ewentualnie na postrzeganie rynku, czy pojmowanie rynku, jak Fed postrzega gospodarkę amerykańską, tutaj też istotne są. To takie ważne dane makroekonomiczne, tak naprawdę długoterminowe, no i przede wszystkim dla obligacji. Tak jest. Jeśli chodzi o czwartek, to o 1:30 mamy dane o sprzedaży detalicznej, więc tutaj australijskie pary mogą być na to wrażliwe. I o 11 polskiego czasu mamy dane o wzroście PKB w strefie euro. Oraz później o 13:45 też dane istotne dla strefy euro, czyli decyzja Europejskiego Banku Centralnego na temat polityki pieniężnej z wysokości 100% i wszelkich miar monetarnych. Tutaj też w tej chwili żadnych jakichś niespodzianek nie powinniśmy zanotować. Zwracam uwagę, że o ile publikacja komunikatu pojawia się o 13:45, to tak naprawdę rynki czekają na 14:30 na przebieg konferencji z udziałem prezesa i wtedy myślę, że ta konferencja będzie... Myślisz, że tutaj coś się może wydarzyć, jeżeli chodzi o sprawy Brexitu? Myślę, że tutaj raczej wrażliwe. Znaczy, myślę, że bank tylko potwierdzi, że trzyma rękę na pulsie, a raczej jakiś bardziej klarowny wskazówek raczej nie tutaj z siebie nie wyda, więc to raczej pozostawione jest w sferze polityki, a nie bankierów centralnych, także nie sądzę. Wracając do danych, 14:30 w czwartek to także wydajność pracy w czwartym kwartale, pierwsze podejście tych danych oraz jak to co czwartek liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co jest takim standardowym czwartkowym wydarzeniem. No i mamy piątek. Piątek zaczyna się od danych japońskich. Koreańskich. Ale te, które nas interesują bardziej, czyli pary jenowe tutaj mogą szczególnie być wrażliwe na ten szereg publikacji, bo to i wydatki konsumentów, i PKB. Także myślę, że tutaj ktoś, kto będzie miał pozycję na jenie, to raczej powinien w tej nocy sobie zarezerwować czas na to, żeby prześledzić te rynki. Chiński bilans handlowy o czwartej. Następnie coś, co nas może zainteresować, choć oczywiście interesuje bardziej też Niemców, czyli o 8 zamówienia w przemyśle niemieckim. No myślę, że gospodarka Polska jest na tyle silnie związana, że te dane rzeczywiście są śledzone z uwagą. Z całym szacunkiem, ale ja myślę, że te dane są od siebie mocno zależne, bo przede wszystkim import chiński to duże zamówienia przemysłowe dla Niemiec.
Tak, no zdecydowanie. Natomiast jakby z punktu widzenia polskiej gospodarki, czego, tego jak się śledzi, jak nasi analitycy i ekonomiści śledzą perspektywy dla polskiej gospodarki, to to, co się dzieje w Niemczech właśnie w powiązaniu z Chinami też ma tutaj znaczenie dosyć duże. No i 14.30, czyli chyba najważniejszy pakiet danych z punktu widzenia przynajmniej odbioru medialnego, bo myślę, że jeśli chodzi o wpływ tym razem na rynki, to raczej będzie raczej niewielki. Tutaj nie ma specjalnych wątpliwości co do tego, że rynek pracy w Stanach jest w świetnej kondycji i w tej chwili no, rzeczywiście mocno słabsze dane mogłyby tutaj spowodować jakieś zamieszanie, natomiast no, ostatnia publikacja wzrostu o 300 tysięcy, liczby etatów o 300 tysięcy pokazuje, że tutaj... Tak, poza tym no, powoli zaczynamy wkraczać w sezon rolny, więc tutaj też jest pytanie, czy Chińczycy będą mieli w planach zniesienia ceł na produkty rolne amerykańskie, tak jak tego chce Donald Trump i zobaczymy, co zostanie tutaj uzgodnione. Natomiast no, generalnie ten sezon sprawia, że też w sektorze rolnym miejsca pracy wzrastają, bo no i trzeba wziąć pod uwagę, że to zatrudnienie sezonowe. Natomiast poza rolnictwem to także sezon turystyczny, to także sezon migracji. Będziemy mieli gdzieś tam w tych ciepłych dniach amerykański spring break, czyli tutaj wszelkiego rodzaju usługi turystyczne również powinny wzrosnąć. No i prawdopodobnie to nam da solidne dane. Tak. No i analogiczne dane z Kanady, także myślę, że pary kanadyjskie też tutaj. To oczywiście pieć w przyszłości, nie mówmy o tych najbliższych danych, jeżeli chodzi o spring break. No. Tak, tak, ale tak, w piątek kończy się właśnie tutaj pakietem danych o rynku pracy w Kanadzie i Stanach. I o ile te kanadyjskie są, powiedzmy, wrażliwe głównie na te pary z kanadyjskim, z dolarem, tak myślę, że amerykańskie to mają wpływ na wiele różnych już instrumentów powiązanych z dolarem amerykańskim, ale też właśnie to w tej chwili to jest głównie taki przekaz raczej medialny, bo tutaj jest konsensus, jeśli chodzi o stan rynku pracy amerykańskiego i myślę, że tutaj dużych zaskoczeń nie powinno być, a jak przypominam, rynek zazwyczaj reaguje, gdy jest zaskoczony jakimiś nowymi informacjami, więc tutaj to takie zaskoczenie w dużym stopniu chyba będzie trudno. I to jest, jeśli chodzi o pakiet na ten tydzień, takich ważniejszych publikacji, to wszystko. Także... Tak, myślę, że możemy przejść do wykresów. Mamy wykres ROP-u oczywiście jako pierwszy, tak, nasz ulubiony. Ja pozostawiam Tobie tutaj rozpoczęcie ropy. Akurat jeżeli chodzi o ropę, no to mamy teoretycznie taki duży wpływ fundamentalny, jeżeli chodzi o Wenezuelę, z tym, że w chwili obecnej ten pretendent do prezydentury, czy też samoproklamujący się prezydent Wenezueli, prezydent ludu, pan Guido, w tym momencie no, kończy swój tur po krajach ościennych, po sąsiadach, gdzie starał się ugrać jak najlepsze wsparcie przede wszystkim dla swojej własnej kandydatury, no i w domyśle również wsparcie przede wszystkim humanitarne płynące z zagranicy dla obywateli wenezuelskich. No, nie oszukujmy się, tam sytuacja jest tragiczna, natomiast bieżący weekend nie przyniósł szczęśliwie żadnych negatywnych wydarzeń w tamtym regionie. I także widzimy, że na wykresie ropy nie mieliśmy żadnej dynamiki, która mogłaby potwierdzać jakieś ciekawe zdarzenia. Także myślę, że tutaj, Kamilu, możemy się swobodnie skupić na analizie technicznej i po prostu analizować naturalne prawa rynku ropy, te spekulacyjne głównie, czyli siły popytu, siły podaży. No i ja osobiście widzę, że no, znajdowaliśmy się wcześniej w dosyć długim trendzie wzrostowym, który został przełamany, natomiast potem mieliśmy odbicie. Następnie mieliśmy strefę oporu, która no niestety nie została przebita, ale tutaj też warto zwrócić uwagę, był tweet Donalda Trumpa, który mówił: hej, OPEC,
wyluzujcie się, cena ropy jest za wysoka. Tak można by go dosłownie przetłumaczyć. Dosyć to luźne stwierdzenie, niemniej szarpnięcie na rynku było potężne i konsekwencje tego luźnego, w cudzysłowie, ćwierka, jakbyśmy chcieli przetłumaczyć Twitter na polski, ćwierknięcia, były dosyć mocno widoczne i tutaj jest to ten spadek, który obserwowaliśmy przed 1 marca. No i może przybliżmy się do sytuacji obecnej. No i widzimy, że mimo tego, co powiedział Trump, kraje OPEC też powiedziały w komunikatach już medialnych, oficjalnych, że no, Trump może sobie tweetować, natomiast my też mamy swoją politykę i w dalszym ciągu coś do powiedzenia i starają się ograniczać w dalszym ciągu wydobycie swoich zasobów, zwłaszcza tutaj Arabia Saudyjska. Także widzimy jakby kolejny dyskurs polityczny, jeżeli chodzi o Arabię, która przewozi jakby OPEC-owi versus Stany Zjednoczone. To jest ciekawe, natomiast no, w bliższym terminie, jeżeli nic takiego nadzwyczajnego się nie wydarzy, to ja prognozuję kolejne wzrosty znowu do tego poziomu 57-60 mniej więcej. Także myślę, że stąd możemy celować znowu gdzieś tam we wzrosty. Pewnie one nie będą już tak dynamiczne jak poprzednie, co też może nam w dalszej perspektywie pokazać, że jednak tutaj ręka trzymająca władzę, czyli Twitter prezydenta Trumpa, no, będzie decydujący, jeżeli chodzi o utrzymanie ceny, no bo jeżeli oddalimy sobie trochę ten wykres, to zauważymy, że ten impet tych kolejnych wzrostów, no, teoretycznie jest utrzymywany, natomiast tutaj mieliśmy dosyć wypłaszczone wzrosty. W drugiej fali wzrostów mieliśmy je dosyć no, porównawczo, relatywnie bardziej dynamiczne. Natomiast w dalszym ciągu te spadki nie tracą na sile i no, myślę, że to jest główny problem, tak? Czyli tutaj bezpośrednie interwencje takie, można powiedzieć, informacyjno-fundamentalne. Także zobaczymy, jak, co będą wskazywały dane. Natomiast no nie wiem, jak na to patrzeć, Kamilo. No, dla mnie na razie ropa na wzrosty, co najmniej właśnie do tych poziomów 57-60, może gdzieś tutaj do tego obszaru, czyli 57, pewnie 20, coś takiego. Znaczy właśnie, to trochę tak sobie przysłuchuję się, co mówisz, bo dla mnie też oczywiście liczy się kontekst w dłuższym terminie. Jakiegoś czas temu pozwoliłem sobie tutaj narysować taką linię łączącą te trzy szczyty i podejście w ramach tej zwyżki do tej linii właściwie łączącej te trzy szczyty, czyli potencjał do zatrzymania. Przepraszam. No i właśnie, ten rynek się zatrzymał, natomiast mocno jakoś nie spada, więc rzeczywiście buduje się tu konsolidacja, przynajmniej tak to wygląda w tej chwili, pod oporem, co teoretycznie no, sugerowałoby jeszcze podtrzymanie popytu, siły popytu i no, z podejściem tutaj do szczytu zupełnie się z tą zgadzam niestety. Cóż za pech. Tak. Jest, wydaje mi się, że jest to realne, natomiast tak, myślę, że nie można o tym zapominać tutaj, że mamy tu opór i na razie popyt sobie z nim działa, natomiast radzi, natomiast to jeszcze jakby nie rozwiązuje całej sprawy, ponieważ no, okay, a mamy Kamil, tutaj wyczekiwanie w tej chwili tak naprawdę jakiś poziom stabilizacji. Zróbmy sobie takie ćwiczenie, które też może się naszym widzom przydać i potencjalny trade, potencjalny stop loss, jakbyś to widział w najbliższym okresie? No to jest, powiem Ci szczerze, że na tym wykresie to bym nie szukał czegoś takiego. Czyli wstrzymałbym się od handlu tutaj? Tutaj bym się wstrzymał od handlu, tak, zdecydowanie. Jeśli w ogóle miałbym coś zagrywać, to raczej po długiej stronie i to z myślą o tym, żeby coś tam rzeczywiście jednak miał podejść, ale to tutaj nie ma układów takich, które by mnie interesowały. Rozumiem. Ja myślę, ja znajduję to... Myślę, że, przepraszam, że Ci przerwę, myślę, że nasi słuchacze seminarium w Krakowie będą wiedzieli, o co chodzi, także zapraszam na kolejne seminaria. Myślę, że to też rozjaśni. No niestety nie byłem, drodzy Państwo, nie byłem. Ja akurat wizytowałem naszą flotę na jeziorach suwalskich, można powiedzieć, warmińsko-mazurskich w ostatnim czasie. Natomiast to, co bym widział na ropie, to generalnie przebicie tutaj tego poziomu
czyli 56-26, który mieliśmy oznaczony tym cieniem. Jeżeli by nastąpiło jego przebicie, to stop loss umiejscowiony poniżej 55-62, czyli poniżej ostatniego low, no i wzrosty tutaj, tak? Czyli tak naprawdę mielibyśmy no tutaj 122 punkty zysku, potencjalnie jakieś 80 punktów straty, więc no taki mocno ryzykowny trade, jeżeli chodzi o zysk do ryzyka, aczkolwiek z dużym prawdopodobieństwem powodzenia, no bo zarówno ja czy Kamil nie widzimy tutaj specjalnie przeciwwskazań, aczkolwiek trzeba pamiętać, że różne osoby różne rzeczy ćwierkają, jak suwalskie pliszki na przykład. Piękna wiosna zresztą, także no, trzeba uważać na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o rynek ropy, bo on jest bardzo spekulacyjny i warto mieć na uwadze, że jedno takie marginalne wydarzenie, jak czyjś tweet, może ruszyć ceną nawet o 2 czy więcej procent w ciągu jednej sesji. Okej, okay, może złoto, Kamilu, tak, bo... Tak, ja właśnie złoto, to jest moja propozycja na dziś. W tym sensie, że widać, co ciekawe rzeczy się dzieją w ostatnim czasie. Złoto miało świetny rajd w czasie lutego, druga połowa lutego i końcówka może już mniej dynamiczna, natomiast mamy tutaj samo zakończenie miesiąca i początek marca, to już dla złota jest no, bardzo przykry okres. Żeby tutaj został przełamany tutaj ten poziom konsolidacji, który no, była określona prawie przez 2 tygodnie, więc to wydaje się dosyć istotne z punktu widzenia analizy technicznej. Mamy też taką korektę jakby w biegu tutaj zrobioną w trakcie spadku, więc no, ogólnie raczej wydaje się, że to jeszcze nie koniec zjazdu, mimo że tutaj żeśmy zahaczyli o wcześniejszy, może ja przejdę na czwórki. Zatrzymaliśmy się na konsolidacji tutaj tej wcześniejszej z początku roku i to być może na chwilę zatrzyma, natomiast obawiam się, że to może nie być ostateczny jakiś poziom. Czyli parafrazując pewną reklamę, mamy złotowy zjazd cenowy. Tak jest. I wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście, no, ta konsolidacja ma możliwość zatrzymania w tej chwili, ale tymczasowego tego spadku, ja bym tutaj spodziewał się jakiegoś odbicia, przy czym tutaj raczej, jeśli mielibyśmy sugerować znowu, czy szukać jakichś okazji inwestycyjnych, to, czy spekulacyjnych, to właśnie tutaj raczej odbicie bym wykorzystał do tego, żeby no, myślę o tym, żeby pogrywać jednak po krótkiej stronie, więc zaszła tutaj na tym rynku zmiana. W tej chwili wydaje mi się, że no już granie na wzrosty to obarczone jest nieco większym ryzykiem niż... Znaczy wiesz co, ja uważam, że z jednej strony się z tobą zgadzam, ale z drugiej nie do końca, ponieważ uważam, że sytuacja w chwili obecnej na rynkach wygląda w ten sposób, że no, mieliśmy to, o czym mówiłem, czyli takie sztuczne pompowanie indeksów. Mhm. Dodatkowo mieliśmy pompowanie ceny ropy do pewnego momentu. Natomiast mamy także obligacje, których wartość również wzrasta. W tym momencie, kiedy na większości tych rynków dłużnych, rynków akcji są pieniądze, no to złoto oczywiście idzie w dół, bo zazwyczaj złoto jest takim tak zwanym safe haven z angielskiego, czyli bezpieczną przystanią, gdzie środki spływają w momencie, kiedy zaczyna się pewne zamieszanie. No i oczywiście teraz widzimy takie uspokojenie troszeczkę na rynkach, wracają te nadzieje, wraca optymizm w związku z porozumieniem amerykańsko-chińskim. Natomiast może się okazać, że tu będzie duża presja negocjacyjna w tym momencie. Jeżeli ta presja w połączeniu z tą strefą popytową, którą tutaj widzimy między w tej strefie wyznaczonej czerwonymi liniami, zaistnieje i na przykład negocjacje się nie powiodą, że Trump postanowi twardo postawić na swoim, a Chińczycy nie będą chcieli mu oddać pola, no to może się okazać, że złoto nam znowu wystrzeli w górę i wtedy ta strefa popytowa no, będzie bardzo silnym wsparciem i punktem, z którego cena na pewno będzie się odbijała na złocie i prawdopodobnie powracała gdzieś do granicy trendów
w którym się znajdujemy od listopada. Także tutaj byłbym bardzo ostrożny jeszcze z longami na ten moment i jeżeli bym ich szukał, to na pewno właśnie po przekroczeniu tej granicy 1270, 1280, 1270, pewnie tutaj zobaczymy dokładniej 1277. Natomiast w tej strefie byłbym bardzo ostrożny z jakąkolwiek aktywnością handlową i patrzyłbym też kontrariańsko na longi, czyli po wybiciu z tej strefy szukałbym sygnałów, które wskażą, że tutaj był duży potencjał popytowy, który jednak wypchnie złoto gdzieś w drugą stronę. Natomiast myślę, że to także będzie taka akcja spekulacyjna, że tutaj fundamentalnie długoterminowo długoterminowe wydarzenia będą miały trochę mniejsze znaczenie. Tak, to się z tą nawet zgodzę, w tym sensie, że jakbyś tutaj widział odbicie po obronie tej tutaj strefy wsparcia, to ja też zakładam, że rynek na tym rynku odbicie się pojawi, przy czym nie sądzę, żebyśmy tutaj powyżej tej konsolidacji wyszli, a w związku z tym raczej właśnie na tym odbiciu bym szukał mimo wszystko szans na to, żeby wejść na krótko na rynek, z myślą o tym, żeby ponownie przynajmniej przetestować tą strefę, o ile nie jakiś większego spadku by się tutaj oczekiwać. Trzeba wziąć pod uwagę, że gospodarka jest teraz mocno rozgrzana, zarówno, generalnie, globalnie, tak? Cała klasa indeksów idzie w górę. W związku z tym pewnie tak, pewnie jeżeli by się pojawiły nawet jakieś negatywne informacje, które mogłyby zwiastować zachwianie tej sytuacji, to pewnie będzie kilkukrotnie testowana ta strefa popytowa. Myślę, że bym się z tym zgodził, ale skoro jesteśmy przy indeksach, to może byśmy spojrzeli na Dow Jones? Okej. Takie stare linie nam zostały, ale to też może... No tak, no tutaj... To też jest ciekawy właśnie wątek, myślę. No proszę, to teraz twoja kolejna rozpoczęcie. Ja myślę, że tutaj wszyscy siedząc, goszcząc w studio, niezależnie od programu, tak naprawdę wieściliśmy pozycje długie. I niespodzianka, bo znaleźliśmy się w konsolidacji, która trwa już dosyć długo, bo znajdujemy się w niej praktycznie od 13 lutego, tak? Od 15, można powiedzieć. W związku z tym, ciekawe to jest, dlatego że Trump chce pchać gospodarkę do góry. Wszystkie czynniki makro mówią o tym, że gospodarka już zaczyna się przegrzewać, ale z drugiej strony Fed wcale nie chce ciąć stóp procentowych. Mówi się o polityce ECB, że ona również powinna zacząć być agresywna i że jednak ten dodruk pieniądza powinien coś kosztować banki komercyjne. Tymczasem też się nie zanosi, żeby ECB tutaj to zmieniło i chce stymulować drukiem pieniądza gospodarkę krajów europejskich, które szczerze powiedziawszy, jeżeli się popatrzy na pozostałe dane fundamentalne, nie wykazują jakiegoś szczególnego optymizmu i prognozy na dynamiczne wzrosty. Raczej wykazują spowolnienie od dłuższego okresu. No i pewnie w pierwszym kwartale 2019 roku to spowolnienie będzie w danych przynajmniej widoczne. Więc ciekawie to może być. Ja byłbym teraz ostrożny z braniem longów, co najmniej do przebicia się właśnie poprzez granicę 26277, czyli tam, gdzie mieliśmy ostatni high, czyli to był 25-26 lutego. Także tutaj byłbym bardzo ostrożny z braniem longów, jeżeli chodzi o taki dłuższy termin. No i też, szczerze powiedziawszy, to jest fajna, tak poruszający się rynek, jest całkiem dobrą alternatywą dla tych, którzy lubią skalpel i lubią takie, że tak powiem, może kolokwialnie mielenie pozycji, czyli dostawianie się w kolejkę na bidy i za chwilę do oferów i za chwilę od oferów na bidy i po prostu granie sobie w takim ciasnym range'u, gdzie ta cena nam ładnie fluktuuje i po prostu pozwala nam zarobić z jednej, z drugiej strony. Pamiętajmy jednak, że warto tutaj trzymać ciasne stopy. Ta konsolidacja, o której wspomniałeś, która trwa już właściwie pół miesiąca w tej chwili, to jest też ciekawy wątek, ponieważ ona pojawiła się w momencie, kiedy w ogóle komentarze do tego wzrostu są takie raczej powątpiewające. To znaczy od dłuższego czasu ten wzrost gdzieś tam postępuje, natomiast ciągle jest właściwie takie zdziwienie, że on w ogóle się pojawił w takiej dynamice i w takiej skali. I tutaj każdym dniem rośnie grupa osób, które gdzieś tam wieszczą, że ten
ten wzrost się zakończy, zaraz tutaj jakiś spadek będzie korekcyjny, zresztą pojawienie się, znaczy możliwość korekty jakby statystycznie tutaj trzeba brać pod uwagę. Natomiast właśnie to, że ta konsolidacja ma miejsce i rynek nie spada, no to szczerze powiedziawszy, to pokazuje, że kierunek powinien być wzrostowy. Powinien być wzrostowy, ale zauważ też taką tendencję, że jeżeli generalnie mówimy o cyklach ekonomicznych i o tym, jak wydarzenia mają się i przede wszystkim informacje medialne mają się do tego, jak postępują rynki, zazwyczaj to jest tak, że w końcówce tej, może inaczej, w połowie tej trzeciej fali wzrostowej mówi się, właśnie jest ta grupa sceptyków, którzy mówią, o, tu trzeba być ostrożnym, to wzrosty teraz się skończą. I potem jest dopiero to prawdziwe wybicie w górę, ten taki łabędzi krzyk rynku, gdzie wszyscy nagle się hura rzucają kupować, zwłaszcza wszystkie osoby niezwiązane z rynkiem, nieprofesjonalne, które słyszą już nawet od taksówkarza, tak znane przysłowie, że jeżeli taksówkarz mówi ci, że trzeba kupować, to najwyższy czas sprzedawać. I wtedy dopiero jest właśnie to ostatnie wybicie i dopiero potem zaczyna się kryzys. Także ta rzesza tych krytyków, myślę, że musi jeszcze zostać zagłuszona i w momencie, kiedy oni zostaną już zagłuszeni, że w mediach będzie już tylko pozytywnie, że hura, że gospodarka, że wzrost, że wszystko układa nam się fantastycznie, że Stany dogadały się z Chinami, to właśnie myślę, że to będzie ten moment, który będzie nam wieścił rychłe pęknięcie baniek, zwłaszcza, że cyklicznie powinniśmy mieć krach finansowy mniej więcej co 6 do 8 lat. Natomiast w tym momencie jesteśmy już 11 lat od 2008 roku, kiedy mieliśmy ostatnią, no, porządniejszą korektę. Także powiedzmy korektę, no, kryzys finansowy, tak? Także tak naprawdę widzimy, że rynki są przegrzane, to też mówiłem, że wszystko jest wykupione, RSI na każdej klasie aktywów jest powyżej 70% i rośnie, razem z cenami rośnie. Więc no, poczekałbym jeszcze tutaj, ostrożnie oczywiście z longami, natomiast jeżeli będzie szansa, z ciasnymi stop lossami jak najbardziej brać i grać pod wydarzenia, natomiast potem no, ciasno tego stopa przesuwać, trailować, żeby zabezpieczyć sobie zysk i być gotowym na rychły odwrót. Tak, tak, no ale ja tutaj się kieruję tym takim zasadą trzymania się trendu i no, skoro jest wzrostowy i jak widać, korekty są raczej płaskie, niewielkie, więc ten popyt ciągle jest widoczny. No tak. To ciężko z tym dyskutować, no, po prostu trzeba, albo jeśli ktoś ma wątpliwości, to pozostać poza rynkiem. Na pewno nie walczyć z rynkiem, na siłę tutaj budować jakieś krótkie pozycje, tak, bo tak. To jest w tej chwili obarczone ryzykiem. Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli ktoś ma krótkie pozycje, to właśnie po prostu to niefortunne zagranie gdzieś tam w konsolidacji i brak takiej silnej woli mentalnego przygotowania, żeby taką stratę uciąć. Tak jest. Zdążymy chyba jeszcze króciutko omówić jeden wykres, także Kamil, to przygotowałeś. Tak, jeszcze tutaj przygotowałem, czy to mamy, o. Jenową parę, to ciekawe, ostatnio jena u nas nie było. Parę jenową, tylko nie wiem, czy to się złapie, na pewno tutaj się złapie na tym wykresie. O. Mamy do czynienia tutaj z kanałem wzrostowym. Ja go tutaj szybko oznaczę, żebyśmy... I wykres na ten kanał wyszedł, co też sugeruje, że możemy... teraz to górne ograniczenie kanału może być działać jako wsparcie, przy czym to też pokazuje, że ta dynamika wzrostu tutaj trochę jakby przesadziła względem tego, jak tutaj jest to sugerowane przez dołki. No tak, i teraz się odbijam od wsparcia, zobacz, bo... Od tego wsparcia mówisz? Tak, tak, tak. No bo najpierw mieliśmy tutaj... Czy ja bym tutaj to jako strefę oporu w ogóle teraz to opór, wcześniej wsparcie, to miałem na myśli, tak? Tak, no jest tutaj ta linia, która wcześniej gdzieś tam już w naszych tych analizach się pojawiała jako oparta na tych trzech wcześniejszych szczytach. Także ogólnie ta strefa tych dołków tutaj i tej linii, która gdzieś tam powoli opada, no jest... strefą, którą uważam, że powinniśmy brać pod uwagę jako przynajmniej strefę tymczasowego oporu, który powinien zadziałać, osłabiając tą parę. Mm-hmm. I raczej tutaj potencjału do dużego wzrostu bym nie szukał, tylko właśnie raczej jakiegoś cofnięcia korekcyjnego, nawet do dolnego ograniczenia kanału, jeśli ten kanał miałby tutaj ciągle funkcjonować, czyli tam do granicy powiedzmy właśnie tych 110 powiedzmy jenów za dolara.
Oczywiście, no, to pod warunkiem mamy tutaj wykres 4 godziny, więc to też trzeba brać pod uwagę, czy to jest teza, która powinna jeszcze być zweryfikowana przez rynek i rynek nam powinien tutaj pokazać, czy rzeczywiście ona jest słuszna, czy nie. Ale jeśli tutaj jakieś by się pojawiały w tych okolicach sygnały sprzedaży, to mi się wydaje, że tutaj warto je rozważać w kontekście wykorzystania z myślą o takim ruchu, no przynajmniej tutaj do tej strefy, a być może nawet do tego dolnego ograniczenia kanału, jeśli byśmy wrócili w zakres tego kanału. To jest taka opcja, jeśli chodzi o ten dolar jen. Widzisz coś tutaj odmiennego? Szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się przez dłuższą chwilę, czy są fundamentalne dane, które mogłyby zaprzeczyć temu, co mówisz. Ale na dobrą sprawę to tak, sytuacja w gospodarce japońskiej jest taka sama już od bardzo długiego czasu i można ją określić, że bardzo kiepsko, acz stabilnie. W tym sensie, że oni praktycznie mają bardzo duży dług, który cały czas wzrasta poprzez dodruk pieniądza przez Bank Japonii. Mają jakieś tam cele inflacyjne, które są nieosiągalne za bardzo, więc można powiedzieć, że gospodarka po nim stoi, więc myślę, że tutaj wszystko jest dyktowane dolarem. I tak naprawdę to wszystko, co można powiedzieć, bo efekt silnego dolara widać w tym momencie. Tak? Widać, no pytanie, czy właśnie on się przez jakiś czas nie osłabi, szczególnie, że no wcześniej marcowe posiedzenie Fedu miało być takim pierwszym, które coś miało zmienić. Mhm. Pytanie, czy coś rzeczywiście się zmieni, czy ostatnie doniesienia są takie, że mamy zapewnienie, że Komitet Otwartego Rynku nie jedzie na autopilocie, jak to powiedział pan Powell. Także być może oczekiwania co do tego, że jednak tej podwyżki nie będzie, tutaj znowu będą na tego dolara wpływać osłabiająco. Tak jest. No pod tym względem tak, ale to tak naprawdę... Ale to jest, no właśnie, to... Jest o tyle fajna ta para walutowa, że no tutaj można analizować zmienne głównie dla jednej strony pary, więc jakby ilość danych makro jest stosunkowo ograniczona. No i też jest pewna regularność na parach jenowych, nie ma się to oszukiwać, one są również dosyć cykliczne i pod te cykle można próbować coś zdziałać. Plus ten trójkąt, który pokazałeś, to jest dosyć realną strefą, w której cena się pewnie będzie poruszała w najbliższym czasie. Także też mniej więcej mamy granice wyznaczone co do tego, gdzie brać je, jakie pozycje. Chciałem go zmniejszyć skalę, ale tak się nie da, to może w ten sposób. Chciałem się przesunąć do tego trójkąta, tam gdzie on się kończy. Natomiast chodzi o to, że po prostu no, tutaj przy tej granicy warto by brać pewnie longi z ciasnym stopem, z drugiej strony od góry warto by brać shorty również z ciasnym stopem na górę. I tak bym widział i pozostanie po prostu w jakimś tam ciasnym range'u, a jednocześnie w trendzie, który w dalszym ciągu będzie wzrastał, patrząc na dane fundamentalne dotyczące dolara. No to może tym optymistycznym akcentem. Zakończymy i tak. Zapraszamy Państwa serdecznie na nasze czwartkowe webinary. Zapraszam także na szkolenie stacjonarne Kamila. Wszystko wyszczególnione jest u nas na stronie co, gdzie, kiedy. Dodatkowo oczywiście widzimy się w kolejny poniedziałek. Miejmy nadzieję, że ten tydzień będzie dla Państwa zielony. Dziękuję. Dziękujemy.